Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe, mam na imię Sławek, a ja Mikołaj i przychodzimy dzisiaj do Was odcinkiem, w którym opowiemy o autorach, autorkach i osobach autorskich, których twórczość chcemy poznać. Tak, mieliśmy różne pomysły na ten film, ponieważ wpadło właśnie, mieliśmy taki luźny termin, żadnych zobowiązań, pomyśleliśmy, że chcemy właśnie sobie pogadać o książkach i właśnie wydarzyła się ku temu okazja, bo to w sumie Mikołaj wpadł na pomysł takim filmem, żeby opowiedzieć o autorach, po których twórczość chcemy sięgnąć, no zakładając, że jeszcze ich nie czytaliśmy. Mm-hmm. No to nie jest jakiś najbardziej odkrywszy odcinek, ja też go widziałam właśnie u Nikoli, Doktor Bóg i też u Bartka, bo im jest Buka, więc pewnie jeszcze wiele osób to nagrywało, ale jakoś taki fajny jest, żeby właśnie pokazać i też Wam jakby zaprezentować te książki, na które mamy jakby ochotę u konkretnych autorów i też kogo twórczości jeszcze nie znamy. No tak, jak wiadomo, my nie mamy tylko stosów wstydu, tylko to wszystko to jest nasz jeden wielki stos wstydu, a przynajmniej w dużej mierze. Ale nawet jak sumujemy te książki i Sławka przeczytane i moje i jeszcze Heli, to i tak sporo będzie tych nieprzeczytanych. Tak, na regale cały czas zostaje mnóstwo książek właśnie, których nie czytaliśmy. Postanowiliśmy trochę to usystematyzować i wybrać właśnie takie osoby autorskie, po których twórczości jesteśmy po prostu ciekawi w miarę bliskim czasie. Mm-hmm. Oczywiście będą też krótkie uzasadnienia dlaczego. Zacznijmy od naszych wspólnych wyborów. No i pierwszą taką autorką jest Rebecca Kwang, czyli autorka m.in. Wojny Makowej. No tak, no to jest autorka, po którą długo się nie możemy zebrać. Mam ją długo też na regale, całą serię zresztą. Natomiast no jakoś tak, trochę te gabaryty powinna, że trochę odtrącają. Nie wiem, po prostu mnie one dalej ciekawią i stale mnie one kuszą, ale jakoś tak się dalej nie możemy tego zebrać. Ale myślę, że może premiera Babel, która już będzie w przyszłym roku, jakby sprawi, że jakby chcemy poznać jeszcze bardziej tę twórczość i jakby sięgniemy albo po Babel od razu, albo po Wojnę Makową. Tak, też miałbym to mówić. Ja na przykład te serie dałem jeszcze w książkach, których się boję, ponieważ już przeszedł mi strach na wojnę, przed Wojną Makową, ale kiedyś ta seria wydawała mi się taka bardzo trudna, taka bardzo fantazy. Nabrałam doświadczenia w tym gatunku, więc chcę przeczytać Wojnę Makową i już się jej nie boję. Jakiś tam respekt pozostał i też chęć, żeby ta seria mnie zachwyciła po tym, jak dobre opinie zbiera. Również tutaj się podłączam pod to, że zbliżająca się premiera polska, Babel, właśnie może mnie zachęcić do zapoznania się w końcu z twórczością autorki. Jednak ja mam takie czasem swoje dziwactwa, że potrafię zabrać się za książki danej osoby trochę nie z tej strony i właśnie obawiam się, że może najpierw sięgnę po Babel zamiast po Wojnę Makową, chociaż zdecydowanie zachęca mnie to, że ta seria już jest cała wydana, więc nie będę po prostu musiał czekać na kontynuację, chociaż Babel po samym opisie i klimacie bardzo mnie kusi. No mnie tak samo, takie Dark Academia właśnie, jakoś ostatnio mam ochotę na ten klimat. To chyba tyle będzie o autorce. Jeśli widzieliście już zapowiedź polskich okładek Babel, to dajcie znać, która Wam się bardziej podoba, czy oprawa zintegrowana, czy broszurowa, czy może jednak tęsknicie za wydaniem zagranicznym. No to może powiemy nasze zdanie. Ja szczerze mówiąc, już z polskich, gdy miał decydować się na polskie wydanie, bo takie też kupimy, to bym wybrał zintegrowaną opcję, oprawę też. Tak, to jest to bardziej twardo. Zresztą tam taka jak tutaj, czyli taka półtwarda. Dużo książek z Fabryki Słów ma właśnie oprawę zintegrowaną. Może tak delikatnie podoba mi się bardziej ta zagraniczna, ale uważam, że zintegrowana już nie jest wiele ładniejsza. No ta taka ze skrzydełkami miękka jest dla mnie też jest ładna ogólnie, ale jakoś mnie nie zachwyciła. Ja też jak coś wybrałbym zintegrowaną, zagraniczna podoba mi się bardziej głównie przez to, że jest cała w szarościach. Bardzo mi się to podoba. Rzadko są książki właśnie całe w szarościach. Tutaj mam taki przykład, to pokażę szybko. Wiadomo, nie porównywałbym tego z Babel, ale właśnie Szeptem jest taka cała szara i ostatnio jakoś to mnie kupuje. Dobra, to lecimy dalej. Teraz ty. Tak. To może też przygotować książkę, bo to też pokażemy razem. Chcemy zapoznać się z twórczością Jaya Kristova. Ja tutaj mam Niby Noc, Sławek ma... Wampirze Cesarstwo. Tak. Ja tak wybrałem tę książkę ze względu, że raczej bym od tej zaczął. Chyba Niby Noc jakoś najbardziej mnie kusi i też w kalendarzu naszym na ten rok mam ją do przeczytania od Helenki, więc nie chcę mu się chwalić tym kalendarzem, ponieważ on poszedł różnie ogólnie. Natomiast dlatego też myślę, że po to sięgnę pierwszą, ze względu na ten sentyment z kalendarza adwentowego, ale też mnie kusi po prostu. Ja o naszym kalendarzu tym bardziej nie będę wspominał, bo mi poszedł jeszcze różniej niż tobie, ale Jaya Kristova mam w planach. Przyznam, że wszystkie jego książki mnie dosyć kuszą, zarówno właśnie seria Niby Noc, Wampirze Cesarstwo, jak i Illumina. Ta seria mnie bardzo kusi, ale jest białym krukiem, więc... A Rycerze Burzy, nie?
Nie, a wiesz co, a oni w zasadzie nie, najmniej. Przepraszam, Caroline, ale oni jakoś najmniej. Illumina zdecydowanie mnie kusi, tutaj pozdrawiamy fantastyczne siostry, z którymi nagadaliśmy się trochę właśnie o twórczości Christopha. I to tak za ich sprawą ta Illumina zaczęła nas tak kusić. Tak. Przyznam, że chciałbym sięgnąć po Wampirze Cesarstwo, ale właśnie trochę się boję tego, kiedy to wyjdzie, kiedy kontynuacja będzie wydana przez Maga. No też wiadomo, trochę objętość tych książek. No tak, jest trochę cieńsza. Dlatego nie potrafię wymienić. Chyba gdybym miał tak wybrać jedną, to chyba Wampirze Cesarstwo kusi mnie najmocniej obecnie. Mm. Albo Illumina. Ale każdy stoi praktycznie coś na przeszkodzie. Ja w ogóle tak zobaczyłam na mój stosik tutaj z boku, to mam dużo takich znanych nazwisk. I dużo takich trochę nazwisk, które już wypadałoby właśnie przeczytać, żeby już znać po prostu ich twórczość. A ja jakoś tego nie zrobiłem jeszcze. Totalnie, też tak mam. No. Jak właśnie, no widać jednak, są to naprawdę kultowi autorzy, których jeszcze, z których twórczością jeszcze nie mieliśmy okazji się zapoznać. Teraz w sumie nie jest, jest jakby... Tak. Teraz trochę jest inaczej, ponieważ mam tutaj książki Matthew Q, prawie Gwiazda Roka. I Wybacz mi, Leonardzie. Na regale mamy jeszcze Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd i myślę, że właśnie przy Christophie i Kwang to jest trochę mniej znane nazwisko, ale ja obstawiam, że będą naprawdę dobre młodzieżówki, szczególnie Wybacz mi, Leonardzie też zapowiada się po opisie tak na dosyć mocną książkę, w ogóle te graficzne te książki są super. Teraz też są nowe wydania, ale te mają swój klimat. Uważam, że to mogą być dobre młodzieżówki, na przykład ostatnio też takich mniej znanych młodzieżówek sięgnąłem po Goodbye Days Jeffa Zentnera i naprawdę bardzo mi się podobała ta książka, dlatego właśnie czasem warto dać szansę takim trochę właśnie no, mniej znanym autorom, bo można się, te książki też mogą się bardzo podobać. Nawet Wybacz mi, Leonardzie ciągnie się za mną już bardzo długo, no ale w końcu przeczytam, wiadomo, ale to jest jeden z tych właśnie, ta książka szczególnie jakoś mnie kusi. Często mam ją w planach, w TBR-ach, ale jakoś jeszcze się do tego nie zebrałem. A autora też możecie kojarzyć z książki Poradnik Pozytywnego Myślenia, jest na jej podstawie film. Tak? Tak. Chyba kiedyś o tym słyszałem, ale i tak mnie teraz tym zdziwiło. Ja teraz sprawdziłam to, bo ja powiedziałam, że to jest ta książka, ale zapomniałam tytułu i sobie sprawdziłam to, bo jest napisane na skrzydełku. Także, ja na pewno przeczytam. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy właśnie w końcu sięgnęli po twórczość Matthew, ponieważ, tak jak mówię, to są takie mniej znane książki i często coś im stoi właśnie na przeszkodzie, często jakaś konkurencja wygrywa, jakaś nowość, jakaś znana premiera, a tych młodzieżówek, jak wiadomo, wychodzi, multum, więc konkurencja jest bardzo duża. Ale są one chwalone, bo często ktoś pisze nam, że jak już zobaczy na regale ją z tyłu, albo właśnie, że w jakimś odcinku, że poleca, więc to też zawsze plus. Ostatnio też Ola z Instagrama Niezła Sztuka właśnie przypomniała mi trochę o twórczości tego autora, bardzo chwaląc Wybacz mi, Leonardzie. Więc no to jest dodatkowa zachęta i tak czuję, że gdybym miał sięgnąć, zacząć od którejś książki, to właśnie byłoby Wybacz mi, Leonardzie. No ja tak samo. Dobra, teraz ty. Tak, teraz już kończymy te wspólne książki I przechodzimy do indywidualnych wyborów. No to zacznę może od... Dobra, dobrze. Dotyk Julii dawniej, teraz dotknij mnie Tahere Mafii. Ale chodzi mi generalnie o samą osobę autorską, właśnie o Taherę i jej książki. Przyznam, że Gorzki smak i wielkie radości nie kusi mnie. Mikołajowi podobał się średnio. Po wysłuchaniu opinii Artura tak samo nie mam ochoty, bo jego ta książka wynudziła. Mam podobne opinie. Ja i Artur. Że tam mało się dzieje i mało konkretów. Ja tak książek, które mają mało konkretnych wydarzeń, mało się tam dzieje. Nie mówię oczywiście o jakieś wielkie akcje, pościgi, bo to nie o to chodzi w młodzieżówkach. Ale po prostu takie książki mało konkretne, ja nie przypadam za takim schematem. Dlatego gdyby ocenił twoje imię oraz seria Shatter Me, czyli tutaj Dotknij Mnie. Myślę, że gdybym miał zacząć, to chyba jednak od Dotknij Mnie. Ja tak trochę mam, że jak jakaś książka wychodzi i jest nowością, ja wiem, że to jest wznowienie w Polsce, takie, ale generalnie jak jakaś książka wychodzi i jest nowością, to coś mi do niej ciągnie. To jest właśnie trochę, no takie, nie wiem jak to nazwać, ale mam taką tendencję po prostu, że czasem ciężej mi się zabrać do tych starszych książek. Tam mnie kusi właśnie trochę za sprawą teraz tego szumu. Obawiam się trochę, że to będzie bardziej paranormalny romans niż dystopia młodzieżowa, na którą liczę. Także zobaczymy. To ja też mam w planach. No bo te dwie młodzieżówki już mam za sobą, a to też będę czytał. Ale bardzo mi się podoba wydanie w twardej oprawie. To jest ogromny plus, bo ta szata graficzna, pomimo że jest stara, to uważam, że fajnie się trzyma. Jednak tytuł Dotknij Mnie, ja wolałbym Dotyk Juliet, skoro chcieli zmienić imię głównej bohaterki.
to dotyk Juliet na starą modłę dotyku Julii byłby moim zdaniem lepszy. Mhm. Ale fajnie, że są nowelki od razu zawarte w tych książkach. Tak, za to... Między pierwszym, po pierwszym, po drugim tomie są. Mhm. To jest wielki plus. Kolejnym autorem, za którego twórczość jeszcze nie miałam okazji się zabrać, jest Brandon Sanderson. I tutaj mam właśnie dwie książki, czyli Z mgły zrodzony i Do gwiazd. W sumie nie mamy Drogi Królów na swoich, na regałach, ponieważ ona jest trudno dostępna, a cały czas na nią poluję. I co jestem w Empiku albo w świecie książki, to przeglądam, czy jest, może by się nie znalazł jakiś egzemplarz wolny, samotny. No ale niestety dalej nie znalazłam tego. Może będzie dodruk, chociaż jak to z magiem bywa, też jest dosyć trudno z tymi dodrukami. Dlatego pokazuję te dwie książki. Gdybym miał wybrać, od której serii zacząć, no właśnie trochę mi się ciężko zdecydować, bo to jest taki młodzieżowy sci-fi, który jest fajny, bo chciałbym może chyba poznać ten gatunek lepiej i myślę, że od takiego młodzieżowego lepiej jest by się wdrażać w to. No i też myślę, że skoro to jest Sanderson, to masz zapewnienie, że to będzie młodzieżowe sci-fi na poziomie, no bo wiadomo, jak pisze Sanderson. Tak. Drugi tom spiega różne opinie i dużo osób się słyszałam, że się nie podoba. Teraz też widzę trzeci, więc to mnie kusi. No, taka fantastyka też mocno chwalona, też mnie kusi. I Droga Królów, już taka mocna high fantasy, też mnie kusi. Ona jest na czytniku na szczęście, na Legimi mam ją dostępną, więc no może jeśli bym już bardzo się skusił na tamtą książkę, to po prostu sobie ją sięgnę no, na Legimi. No i dlatego pokazuję. No to jest taki autor, którego już wypada znać. No, szczególnie, że my lubimy, ja lubię fantastykę. No więc takie już znane nazwisko. Kultowe, jeśli chodzi o gatunek fantasy. No i też taki jednak bardzo chwalony ma te książki. Ale wyobrażasz sobie słuchać Drogi Królów w audiobooku? Nie wyobrażam. Ja w ogóle gatunek jak w high fantasy nie wyobrażam sobie sięgać w audiobooku. No, totalnie. Dobra, to teraz ja wyciągnę trupa z szafy. Nie w gatunku fantastyki, a właśnie w gatunku obyczajówek młodzieżowych. Mowa tutaj o autorce Morgan Matson i książkach, które kusiły mnie naprawdę lata temu. To był czas, kiedy jeszcze czytałem na e-booku, wtedy też się trochę piraciło tych e-booków i generalnie to były takie właśnie czasy jeszcze przed Legimi, przed kanałem, dawno temu. Bardzo dawno. Totalnie zapomniałem o tej autorce. Generalnie miałem ochotę na dwie jej książki, Lato drugiej szansy oraz Aż po horyzont. Gdzieś tutaj pewnie pojawią się w międzyczasie okładki. I to jest tak, że kusiły mi te książki. Teraz trochę się ich obawiam, nie wiem jaki to będzie poziom, ale opinie na Lubimy Czytać nie mają jakichś złych, w sensie przynajmniej ocen. Średnia ocen nie jest jakaś niska. Nie ma też dużo tych opinii, no bo to nie są zaznane książki, ale tak jak mówię, czasem warto dać szansę. Kuszą mi te książki właśnie, Lato drugiej szansy wydaje się takie bardziej emocjonalne, a to Aż po horyzont, czyli właśnie książka z motywem drogi, podróż przez Stany Zjednoczone, to jest taka kwintesencja właśnie takich książek. To jest dosyć z jednej strony proste, taki już bardzo taki wykorzystany schemat, bardzo oklepany, ale ja go lubię właśnie z papierowych miast, no wszystkie jasne miejsca też trochę się na tym opiera, no właśnie odkrywanie kolejnych miejsc. I właśnie chyba sięgnę w końcu po tą autorkę. To ja ostatnio przypomniałem tak, o niej. Tak, to właśnie ty mi o tym przypomniałeś, a ja takie... A w ogóle pamiętasz te sytuacje, jak ty mi to o tym przypomniałeś? Nie, bo ja pamiętam, że ja w notatkach na telefonie mam taką listę książek i tam mam podział na jakieś tam dystopie, thrillery, właśnie takie młodzieżówki, obyczajówki. Ja to też robiłem jeszcze wiele lat temu właśnie przed kanałem i tam są takie różne truposze, tak naprawdę truposze są wyciągnięte. Ja tak przeglądałem, znalazłem tą listę i sobie ją przeglądałem. No tak mamy gotowy materiał na odcinek, kiedyś musimy twoją listę tutaj reaktywować, zobaczymy przeglądanie listy na odcinku. I też chciałam się przekonać, co już przeczytałem, co nie chcę czytać. Też sporo takich wznowień było, które właśnie teraz właśnie na przykład Dotyk Julii tam miało serię, ale teraz właśnie ona wyszła już do Dotknijmy, więc fajne jest takie przejrzenie tej listy, jak sobie przeglądałam i sobie właśnie patrzę Aż po horyzont i tam Lato drugiej szansy, a jeszcze jedna jest, Odkąd cię nie ma, taka książka. Tak. I sobie myślę, że kojarzę, jak pisałam te okładki, sobie przemyślałam, że to ty kiedyś je znalazłeś, pokazałeś je mnie, ja sobie je zapisałem tak samo. Dobra, to kiedyś robimy maraton z Morgan Matson. Ojejku. Żartuję. Sięgnę na razie i zobaczymy, ale kuszą mnie te książki. Nie wiem jeszcze, po którą bym pierwszą sięgnął, ale właśnie tutaj po to daliśmy tę autorkę, żeby trochę przypomnieć. Mhm. Dobra, to ja teraz pokażę autorkę, którą już też wszyscy znają, czyli Ruth Ware. Tutaj mam jedno po drugim. No tak, ja jeszcze nie przeczytałem żadnej książki od tej autorki. Wiem, że już wypadałoby zapoznać się z twórczością, natomiast jakoś tak nie było okazji. Ale teraz jest idealna okazja, bo zbliża się zima, a tutaj mamy idealną książkę chyba na zimę, thriller, taki kryminał. Jest mroźnie. Wciągający, taki klimatyczny, więc może, nie wiem czy jeszcze w tym roku, ale może początkiem stycznia jakoś by mi się udało sięgnąć. Także no, na pewno chcę sięgnąć, ponieważ no, takie opinie zbiera jednak. I tak myślę, że Pod kluczem to jest najlepiej oceniona jej książka, ale inne tak samo są chwalone, więc no, tak pokazuje, że mam w planach sięgnąć.
Bardzo mnie to cieszy, że właśnie Ruth Werkel jeszcze wychodziła w Pruszyńskim. No nie była jakoś super znana, a właśnie odkąd czwarta strona kryminału wydaje jej książki, to stała się chyba jednym z najpopularniejszych thrillerzystek. Tak. Które książki wychodzą w Polsce. Także no, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Ja totalnie czekam, zarówno aż czwarta strona kryminału wyda Dziewczyny z kabiny numer 10, ale również na It Girls. It Girl czy It Girls, ale w każdym razie na nową książkę w Polsce. Jeszcze jest tak, pod kluczem, tylko Gra w kłamstwa. Ja wiem, że ona ci mnie trochę podobała. Trochę mniej. Ale i tak prędzej czy później obstawiam, że wyjdzie u nas. Tak, tak, tak. Dobra, to chyba lecę z kolejną książką. Tutaj mam mój niedawny zakup. Jeszcze nie wiecie, że ja mam tę książkę. Czy może gdzieś pokazywałam? A chyba pokazałam kiedyś na stories, ale te generalnie pokazuję to teraz. To ja chyba pokazywałam, bo ja mówię bukul na stories. Tak, tak. Ostrze zdrajcy, czyli pierwszy tom serii Sebastiana de Castel. Tutaj pozdrawiamy Anitę, która lubi Sebastiana de Castel. I wtedy też pisała właśnie, jak już zobaczyła, że kupiliśmy tę serię, że się cieszy właśnie. Tak, jest to seria, która ma 4 tomy. W ogóle zdziwiłem się, że ona wyszła cała w Polsce, ale cieszę się. Ja myślałam, że nie wyszła właśnie, tylko się dziwiłem, że ją kupiłeś. Wydaje mi się, że to są takie przygodówki historyczne. Nie wiem, czy to jak bardzo bym bazowały na historii. Pewnie też będzie jakaś fikcja historyczna. Ale i też nie wiem, czy mają wątki fantastyczne. Wydaje mi się, że jednak bardziej to jest przygodówka właśnie bez elementów fantastyki. Kusi mnie ta seria ostatnio, no to też dlatego, że dawno nie mieliśmy reorganizacji. Ja sobie kupiłem te książki. Jedną musiałem domówić, chyba czwarty to musiałem sobie domówić z księgarni internetowej, bo w świecie książki na miejscu nie mieli. Także nie mieliśmy reorganizacji, więc te książki dość długo u mnie leżały. Ja sobie zdążyłem tak na nie popatrzeć, poczytać opis, przejrzeć trochę w środku i tak od słowa do słowa w sobie zrobiłem sobie ochotę na tę książkę. Właśnie liczę, że jakieś wydawnictwo wyda więcej Sebastiana de Castel w Polsce. Bardzo trzymam za to kciuki, szczególnie taką właśnie serię, tak teraz Spellslinger chyba? Tak, Karciana, tak. Tak, Anita ma je na regale, ja się nad tymi wydaniami rozpływam. Nie wiem dokładnie, czym jest ta seria, ale bardzo bym chciał mieć tę serię w Polsce, a gdyby jakieś wydawnictwo wydało je w twardej oprawie z tą obwolutą karcianą, ja bym padł, słuchajcie. Także Sebastian de Castel, ta seria, ostatnio też kupiłem sobie, nie będę jej teraz pokazywał, ale też taką właśnie serię trochę w klimatach historycznych, tam chyba mam trochę więcej sobie właśnie, tam też jest taka fikcja historyczna i jakoś te klimaty coś mnie ostatnio tak kuszą właśnie, takie wiecie, walki, walka na miecze, jakieś takie bitwy, coś tak czuję ten klimat. A co do tego Sebastiana de Castel, to ja może bym nie liczył na to wydanie takie identyczne, jakie zagraniczne, no, nie. Ale myślę, że pogadać później, kto ją wyda, no. No, ja trzymam kciuki. Nie wiem, czy autor pewnie ma jeszcze więcej serii niż te dwie, ale no, szczególnie na tamtą liczę. Teraz pokażę książkę, do której mam ochotę tylko jak wychodzi serial. Wtedy mnie kusi, później trochę mniej i w końcu jak wychodzi kolejny sezon, to też mnie kusi. I jest to Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. No, jeszcze nie przeczytałem Wiedźmina. Kiedyś w ogóle nie miałem w planach go czytać tak naprawdę, ale jakoś tak, no nie wiem właściwie, tak jakoś doszło do tego, że jednak chcę przeczytać. Kupiłem też pierwszy tom. Nie mam w jakimś więcej, no bo jeszcze go nie przeczytałem. No i tak po prostu mam ochotę. Właśnie jak wychodzi nowy sezon serialów, dużo osób też wraca do książek wtedy, wraca do oglądania, więc mnie to jakby nakręca, ale jakoś tak się jeszcze nie zebrałem. To są też opowiadania, podobno chwalone. Ja nie wiem, czy w ogóle te opowiadania, jeszcze właśnie Ostatnie życzenie, nie jest najbardziej chwalonym jakby książką z tego uniwersum. Mi też wydaje, że wszyscy tymi opowiadaniami się zachwycają. Tak? No opinia seria podobno ma swoje wzloty i upadki, więc... Ale się nie zniechęcam. On też wiem, że te książki ogólnie nie są aż tak długie. Ale wiesz, co mnie zniechęciło? Ja nigdy nie słyszałem tej opinii. Spodziewałem się, że to nie jest taka bardzo prosta fantastyka, ale nigdy nie spodziewałem się, że jest taka powolna. A właśnie Wojtek z książek, kiedy zabrał się na tę książkę, mówił, że tam się nic praktycznie nie dzieje, że oni tak chodzą od karczmy do karczmy, gadają i znowu chodzą. Mnie szczerze ta powolność przeraziła i zraziła mnie tej książki, bo ja się tego nie spodziewałem. A Wojtek to jest zapalony czytelnik klasyków, które jak wiadomo, i w ogóle literatury pięknej, klasyków, jak wiadomo tam się nie dzieje za wiele. A przynajmniej tempo też lubi być dosyć wolne, pełne opisów, rozmów filozoficznych i tak dalej. Dawa się przemyśleń, więc... Skoro jemu się wydało Wiedźmin wolny, to jaki się będzie mnie wydawał?
Mnie to jakoś tak nie zraziło, po prostu też może to jest ta część, jest wyjątkowo taka nudniejsza albo wolniejsza, może tak bardziej to ujmę. A może dalej się więcej dzieje, no nie wiem, ale ja dalej chcę przeczytać. A audiobook czy książka? Książka. Ja audiobook, bo jest to super słuchowisko. Ja wiem i mnie kusi to, ale może już jako read it kiedyś, bo pierwszy raz chcę poznać tę książkę jakby czytając. Boisz się trudności? No myślę, że tak, że więcej rzeczy wychwycę. I tak zrozumiem po prostu. I zapamiętasz, że ja jednak bardziej wybaczę powolność w formie audio. Okej, w takim razie teraz tutaj niektórzy złapią się za głowę, ponieważ ostatnio książki tej autorki... No dobra, mowa tu Ani Zielonego Wzgórza i Lucy Maud Montgomery. Ostatnio Ania przeżyła jakąś swoją drugą młodość. Tak, chociażby... Nie mogę uwierzyć, że to badanie wyciągnęło. No bo ja pomyślałem sobie, że tutaj będzie dziurę widać w kadrze. Nie wiem, czy tylko głową sobie nie zasłaniam. No tak, głową zasłaniam. Ale bałem się tej dziury, dlatego wziąłem moje wydanie z tej kolekcji, którą mam tutaj, tak tutaj o. Wszystkie piękne. Mam całą kolekcję. Dobra, ja wiem, że to nie jest za ładna, ale jest taka fajna książka, lekka, poręczna. No chowaj to już. No. Bo mówię. Tak, w każdym razie ostatnio wychodzi tyle wydań tej książki, zarówno właśnie mamy też nowe tłumaczenie, takie bardziej współczesne, jak i właśnie tyle różnych wydań, zresztą bardzo ładnych. Też ostatnio widziałam wydanie z MG. To jest grube. Ja się właśnie dziwię, że ta książka jest tyle cieńsza, tamto wydanie, nie wiem, może jest jakieś gęsto ilustrowane, no ale naprawdę bardzo gruba jest ta książka. Także chcę się w końcu zapoznać z tą serią, szczególnie, że serial Ani Anna bardzo mi się podobał, totalnie mi urzekł klimatem. Uważam, że książki mogą być równie dobre, jak jeszcze lepsze. I tak właśnie czuję, że przydałoby się. Nigdy tych książek nie czytałem, ale też nasza ciocia jest wielką fanką serii. Właśnie kiedy ostatnio Mikołaj powiedział, że te książki właśnie są tak popularne, tyle osób je czyta, tyle młodych osób po nie sięga. To właśnie mega się ucieszyła i no ja też jakoś jestem zachęcony tym. Także hype na te książki nie jest moją jedyną motywacją do przeczytania, tylko po prostu jakoś tak czuję klimat tej historii. Miało być jesienią, nie zdążyłam, ale nie będę czekał do kolejnej jesieni. I tutaj oczywiście przy Ani nie możemy nie pozdrowić Nikoli, Dr. Book, tak, która no, bardzo mocno propaguje te książki. Co jest fajne. Mieć taką ulubione książki właśnie, które tak się, o których się wspomina, że często osoby później sięgają jakby z polecenia tej osoby. Tak, i chyba każdy, kto ogląda BookTube'a, kojarzy tak. Anię z Nikolą. A czy nie będziesz robił moim schematem, sposobem i czekał do kolejnej jesieni? Nie. Ja uwielbiam tak robić. Jak niektórym jakieś książki, które się dobrze czyta w jakimś konkretnej porze roku, to nie szukaj. Nie mogę tutaj? Jest, ale nie szukaj. Ale gdzie? Za tobą, no niżej. Dobra, muszę wyciągnąć. Pokazać twoją hańbę. No tak, miało być latem. Zabrałam się za to we wrześniu chyba, czy po sierpniu, ale no jakoś tak mi nie siadło wtedy, więc nie przeczytałem. Mam nadzieję, że to jedno po drugim przeczytam zimą, bo jak nie, to też do kolejnej trzeba czekać. Nie, ja z Anią tak nie robię. Wziąłem sobie Harry'ego Pottera, bo mi taki daje klimat taki jesienno-zimowy. To trochę przesunę, opóźniło Anię, ale nie będę czekał do jesieni. Tak samo chciałbym się jeszcze zapoznać z twórczością Pauliny Händel. Jakoś tak, pomimo, że zdaję sobie sprawę, że są książki dziejące się w Polsce, szczególnie myślę, że to może być wyczuwalne przy żniwiarzu, no bo to jest na takie post-apo, to jest, więc nie wiadomo, jak to będzie odczuwalne, to jakoś tak mnie kusi do tego. Taka mitologia słowiańska, słyszałem, że książki są fajnie napisane, że zwroty akcji są takie właśnie zaskakujące, ciekawe. Także jakoś tak mnie do tego przekonuje się do tych książek. Kiedyś myślałam, że jakoś tak nie będzie mi aż tak kusiły one, ale teraz coraz bardziej mi ten strażnik kusi. Pewnie zauważyliście, że po cięciu zmieniły nam się outfity, bo to bardziej u Mikołaja, ale też możliwe, że przestawił się trochę kadr. To dlatego, że wczoraj zdarzyła nam się taka nieprzyjemna sytuacja. Podczas nagrywania po prostu nagle nagrywanie się skończyło. Także, nie wiem, coś się zatrzymało i najgorsze było to, że nagrany materiał nam się nie zapisał. Generalnie był dramat na pyszczku, jak to zobaczyliśmy, że straciliśmy. No w sumie fajny odcinek, fajny materiał. Ale na szczęście wrócił po południu, po kilku godzinach ten film znowu się pojawił. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie taka sytuacja, pewnie od razu dogralibyśmy tę część i zakończyli. Ale myśleliśmy, że będziemy nagrywać wszystko od nowa, więc przełożyliśmy nagrywanie na jutro. I dzisiaj przychodzimy tylko, żeby dograć ostatnie książki i zakończenie tego odcinka. Dlatego to będzie taki łączony, to będzie połączony materiał z dwóch dni. Tak. Nie przedłużając, wracamy do książek. Na szczęście wszystko dobrze, w miarę dobrze się skończyło. Tak, także kontynuując, już po ostatnim odcinku, który mieliśmy właśnie z czytaniem książek
jakby pierwsze rozdziały książek. Właśnie miałam Strażnika, tam mi się to mega spodobało. Już wtedy mnie to właśnie podkusiło, ale jakoś tak się nie zebrałam do tego. Też ze względu na to, że to jest jakby długa seria, no bo ta ma 5 tomów, Żniwierz ma 5 tomów, a słyszałem właśnie od Sebastiana zaczytanego po uszy, pozdrawiamy Sebastiana, że te książki tak dobrze jest specyficzną jakby specyficzną formą, coś takiego, nie wiem jak to kolejnością. Kolejnością, o dobra, tak. Że trzeba czytać chyba 3 Strażniki, później całego Żniwiarza, ewentualnie 4 Żniwiarze, później wróci do Strażnika. Dokładnie nie pamiętam tej kolejności, ale no mam tu gdzieś spisane, więc też chciałbym właśnie taką kolejnością czytać, jak to Sebastian mi polecał, więc uznałem, że no na razie ta seria, ze względu na ilość tomów, musi trochę poczekać, ale na pewno ją przeczytam. W ogóle sporo osób wymieniamy w tym odcinku, sporo osób pozdrawiamy, ale nie ma się co dziwić, ponieważ wybraliśmy te książki, no ile też można mówić o książkach, których się jeszcze nie czytało, to są na razie nasze podejrzenia i też często typujemy książki, które nas interesują na podstawie opinii, jakie krążą po social mediach, albo właśnie po opiniach naszych znajomych, dlatego tak ich tłumnie wymieniamy. Okej, to w takim razie chyba przejdziemy do mojego ostatniego tytułu. Jest to generalnie, a raczej autora, ponieważ chciałbym się zapoznać z twórczością Tolkiena. To jest tak, że nie jestem pewny w końcu, czy mówi się Tolkien, czy Tolkien. Też nie wiem. Ale w każdym razie niech będzie Tolkien. Jeśli tutaj cały czas będę się mylił, to przepraszam, poprawcie mnie. To tak, generalnie nie wiem, co mnie podkusiło na taką, no już trochę klasykę fantasy. Ale tak jakoś czuję, że chciałbym się zapoznać właśnie z klasyką tego gatunku i tak też wczoraj sobie pomyślałem, już po nagraniu tamtej części odcinka, że być może chciałbym się zapoznać z klasyką literatury młodzieżowej i sięgnąć w niedługim czasie po Buszującego w zbożu. Tak jakoś mi naszło i tak samo chciałbym zrobić z fantastyką. Jak wiecie, ja jestem zapalonym czytelnikiem fantastyki młodzieżowej, też coraz więcej dorosłych się zdarza. No i jednak Tolkien no, jest takim prekursorem fantastyki, takim trochę twórcą tego gatunku, który no, napisał taką już legendarną serię. Kultową, tak. Tak, chciałbym się z nim zapoznać. Trochę się boję tej trudności, trochę się boję tego, jak się zestarzała. Nie wiem, no co myślisz? No, ja tak dobry wybór, zły. To znaczy ja raczej nie będę czytał ze względu, że to takie nie wiem, czy mi się to spodoba. Też słyszałem, że osoby, które czytają to w aktualnych czasach tak różnie odbierają te tytuły, więc nie jakoś tak bardzo ciepło, więc nie jestem przekonany. Ja chyba pozostanę przy filmach. Ja w ogóle ich też jeszcze nie widziałem, więc już mogę sobie przeczytać książki, ale chyba wolę ekranizację obejrzeć po prostu. No i jakoś tak, jakoś nie ciągnie mnie do Tolkiena. Ja filmy widziałem bardzo dawno, te o Hobbicie trochę, no one są nowsze, więc widziałem je trochę później, ale je tak akurat słabo kojarzę. Jakoś jakby z większego skupienia oglądałem. I to jest tak, że dla mnie ta seria jest tak, ja bym ją trochę porównał z Wiedźminem, bo Wiedźmin to jest dla mnie takie właśnie klasyczne polskie fantasy, no i właśnie Władca Pierścieni, czy tam Hobbit, to jest takie zagraniczne. Ja bym trochę porównał tę serię i miałem czas, że miałem ochotę na Wiedźmina, teraz ciągnie mnie bardziej do Tolkiena, w ogóle żałuję, że nie mogę tutaj wam pokazać tej książki, bo co jestem w Empiku, tak sobie oglądam to ilustrowane wydanie Hobbita, żeby zastanawiam się, czy właśnie nie kupić, ale jakoś tak się cały czas rozmyślam, ale jeszcze będziemy zamawiać jakieś ostatnie książki do organizacji, którą mamy w tym tygodniu, więc może się skuszę na ilustrowanego Tolkiena, zobaczymy. W każdym razie, jak już będzie na regale, to też będę miał okazję sięgnąć. Nie wiem, co więcej powiedzieć. To generalnie moją motywacją jest właśnie zapoznanie z tą klasyką ulubionego gatunku. Ostatnim autorką, z której twórczością chciałbym się zapoznać, jest Samantha Shannon. No my to też często wspominamy już w różnych odcinkach, że jeszcze nie czytaliśmy tych książek, ale że bardzo, bardzo byśmy chcieli. No i też myślę, że dosyć często mówimy też, dlaczego się wstrzymujemy z czytaniem tych książek. Tak. No myślę, że Czas Żniw ogólnie jako książki dużo bardziej mnie kuszą niż Zakon Drzewa, ze względu, że to jest taka seria, jeszcze ostatnio opis właśnie poznałem, to już wyjątkowo mi to zrobiło ochotę. Ale no, jak już wspominaliśmy wiele razy, ze względu, że ona jest niedokończona jeszcze i że nie wiadomo dokładnie za ile dostaniemy ten ostatni tom, a jeszcze Adam brakuje, ja nie wiem, czy dwóch jeszcze nie brakuje. No to ja się nie chcę zaczynać jej, bo się boję, że później pozapominam wszystko jego. Dwóch, nawet nie wiem, czy nie trzech, czy nie być siedem. No możliwe właśnie, więc no zanim to się zostanie wydane, u nas w Polsce szczególnie, no to trochę jeszcze minie. A Zakon Drzewa, no to jest nie aż taki problem, no bo to jest jakby jednotomowa seria, bo ten taki dodatek, który wychodzi, to jest prequel. No to raczej będzie dodatek pewnie długości samej książki. No tak, ale nie jest to jakby kontynuacja taka stricte, więc to jest prequel, więc to spokojnie bym mógł sobie przeczytać, ale nie wiem, czy aż tak
tak mnie teraz to kusi. Chociaż przeczytałam sobie opis tego i wydaje się całkiem ciekawe. Takie dosyć też porządna fantastyka. Właśnie miałem pytać, czy znasz opis zakonu, bo ja przyznam, że czytałem go, jeśli już, to bardzo dawno temu i teraz bym kompletnie nic nie powiedział, o czym to jest. No to mogłem to wybrać w ostatnim odcinku. Wiesz co? Ale i tak nie dałeś mi punkta za Tkając Sheet. W ogóle, jeśli nie widzieliście, to zapraszamy do naszego turnieju, w którym rywalizowaliśmy, kto lepiej zna książki z naszego regału. No i właśnie wracając, no ja zapoznałem się z opisem przed nagrywaniem wczorajszego odcinka i właśnie też mnie to ciekawi, więc chciałbym od której zacząć. Możecie też polecić, którą serię bardziej polecacie w komentarzach, to też może mi trochę podpowiedzieć, ale też tak po kościach czuję, że może nie będę czekał, aż ten czas z nim zostanie wydany do końca, tylko po niego szybciej sięgnę. No bo tyle lat czekać na taką serię, o którąś ma ochotę, a jakby po tych iluś tam latach ona okazała się średnia i by mi się nie spodobała, jak to byłby zawód, tyle czekać. Czekać tyle lat. Wiesz co, ja mam tak, że serce podpowiada czas żniw, rozum zakon drzewa, ponieważ on jest już na dalszym etapie. No mi tak samo. Ale no nie wiem, jakoś tak po opisie to czas żniw. Dobra, no to chyba tyle. No tak, też były wszystkie osoby autorskie, autorzy, autorki. No tak, bo cały czas mówimy książki, ale to jednak w tym odcinku chodzi o autorów. No ale wiadomo, to jest autorzy są ściśle powiązani z tytułami. No i tak chcieliśmy pokazać te tytuły, po które byśmy najprędzej już sięgnęli. No ale w ogóle ciekawe, bo Sarah J. Maas, o nie, przepraszam. Samantha Shannon. Ona chyba nie ma żadnej serii poza tymi dwiema. Nie. Ona też jest bardzo młoda, ale właśnie ciekawy jestem, jakie będzie kolejne uniwersum. Co ona nowego stworzy. To chyba za 10 lat się o tym dowiemy, jeszcze jak ma rozpoczęty ten zakon drzewa i czas żniw, jeszcze kontynuacji, co chwilę dopisu jakieś prequele, to czuję, że się trochę to zajmie. Ale wiesz, co się boję, że jeśli Samantha obejrzałaby nasz odcinek i znała polski, to uzna, nowe uniwersum, to może tak. Nie, jeśli to oglądasz, nie pisz nowego uniwersum, prosimy, na razie dokończ te, które masz. Dobra, w takim razie to chyba będzie już tyle w tym odcinku. Jeśli twórczością któregoś autora, albo generalnie osoby autorskiej jesteście zapoznani, to koniecznie napiszcie nam, po co warto sięgnąć. Jeśli może nie wymieniliśmy jakiejś książki danej osoby, która też jest warta uwagi, również napiszcie. Także jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi. Tak. A za ten odcinek wam bardzo dziękujemy za obejrzenie go do końca. Zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. Nazwa wyświetli się na ekranie. Zapraszamy na konto na Goodreads i lubimy czytać. Wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Tak. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, będzie nam bardzo miło. Możecie również zostawić komentarz i łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.